Jarosław Kaczyński w Końskich stwierdził kilka razy, że władza zwierzchnia należy do narodu. No to jest znowu nic nowego, ale niemniej jednak cieszy to, że słyszymy takie słowa, że to właśnie partia rządząca je realizuje i podejmuje ten temat. To jest właściwie pół kroku do przodu. PiS ogłosił na tej konwencji w Końskich, że chodzi tej partii o wzmocnienie głosu obywateli nie tylko na szczeblu lokalnym, ale na szczeblu centralnym. Pewnego rodzaju przełom albo początek przełomu ideowego, dlatego że partia konserwatywna Prawo i Sprawiedliwość nie mówiła nigdy dotąd o bezpośrednio demokratycznym sposobie rządzenia. W Instytucie Demokracji Bezpośredniej w ramach właśnie projektu Lub Bezpośrednio pojawiły się filmy dotyczące postulatów i działań poszczególnych partii dotychczas. Dzisiaj porozmawiamy jednak o tym, co wydarzyło się w Końskich na konwencji Prawa i Sprawiedliwości i czy jest szansa, żeby te postulaty, które tam padły, rzeczywiście zostały zrealizowane. Ze mną na kanale Lub Bezpośrednio jest profesor Mirosław Matyja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Już tak właśnie powiedziałam, że trochę o tym PiSie rozmawialiśmy, więc tu zachęcam do zobaczenia słuchaczów, słuchaczki rozmowy z Tomaszem Synowcem, bo tam, co się w PiSie w kontekście demokracji bezpośredniej działo, omawiałam, a dzisiaj chciałam zapytać o tym, co się wydarzyło na konwencji. W takim razie, co się na tej konwencji w Końskich wydarzyło, jakie postulaty dotyczące demokracji, demokracji bezpośredniej i wolności padły ze strony pisowców? Właśnie w Końskich wydarzyło się wiele i wydarzyło się również niewiele. Zależy z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński przedstawił oczywiście najważniejsze punkty programowe, deklaracje i skromnie, ale dość skromnie nawiązał również o dziwo do demokracji bezpośredniej i do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. No, oczywiście powiedzmy na samym początku już, jak się ktoś w Polsce interesuje polityką, to zauważył, bo to się dało zauważyć na pierwszy rzut oka, że te punkty programowe PiS-u dotyczące demokracji bezpośredniej i społeczeństwa obywatelskiego, one pochodzą głównie z inicjatywy i z programu partii Kukiz 15. Jarosław Kaczyński odwołał się, ja bym powiedział tak, w sposób dość taki filozoficzno polityczny do wolności Polek i Polaków i powiązał tą wolność z, w sumie jakby nie było wolności, z wartością bezdyskusyjną. On ją powiązał z demokratyzacją w naszym kraju. Czy to było konieczne? To są niewątpliwie ważne słowa, niemniej jednak wydawałoby się, że oczywiste i jasne jest, że jeśli mamy system demokratyczny, to jesteśmy wolni i prezes Kaczyński właściwie tutaj nie wymyślił nic nowego, bo wolność obok równości i sprawiedliwości to jest podstawowa wartość demokracji, my wszyscy dobrze o tym wiemy. A sama partia rządząca nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, czyli prawo dotyczy równości i sprawiedliwość, a więc obok, a prawo i sprawie, a równość i sprawiedliwość obok wolności to są podstawowe wartości w demokracji. Także właściwie to nie było nic nowego. My wiemy skądinąd, że wolność, i tutaj myśmy już mówili na ten temat, to jest wartość naturalna i nikt nie ma prawa jej nikomu dawać, ani odbierać, ani ograniczać. Ważne są jednak warunki zewnętrzne i ramy prawne. Ważne są normy, które często ograniczają naszą wolność. I ważne jest, kto te ramy kreuje i kontroluje. No, powiedziałoby się tutaj w tym wypadku, że robi to ustawodawca, ale kto nim jest? No, ktoś automatycznie, albo większość w Polsce odpowie automatycznie, że to są organy władzy państwowej, ale właściwie to powinien być suweren, a więc społeczeństwo obywatelskie. I tutaj jesteśmy jak zwykle dość szybko przy demokracji bezpośredniej, prawda?
Wiemy skądinąd też, że żadna partia polityczna nie posiada monopolu na dawanie, odbieranie wolności, na ograniczanie wolności, i że to właściwie tylko społeczeństwo sprawuje władzę zwierzchnią. Tu jesteśmy już przy tym artykule 4 Konstytucji. Niemniej jednak, wracając do wypowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, on potwierdził, jakby nie było, wagę wolności i powiązał ją z demokracją. Oraz podkreślił, to jest ciekawe, że zadaniem państwa jest ochrona tej wolności i tylko państwo może po prostu tą wolność obywateli chronić. No, to jest znowu, to są znowu takie znane slogany. Niemniej jednak, do czego zmierzam? Niemniej jednak prezes PiS-u mówił o wolności partycypacyjnej. I to było ciekawe. On powiedział, że wolność partycypacyjna polega na czynnym uczestniczeniu obywateli w procesie decyzyjnym, czyli po prostu w podejmowaniu decyzji, a więc w procesie polityczno-decyzyjnym. I tutaj wymienił również referendum. I to jest ciekawe. I to wszystko, o czym mówił, to już ma po prostu odcień demokracji bezpośredniej. Myśmy tutaj mówili kiedyś z panią redaktor o wolności negatywnej, o wolności pozytywnej i że najwyższym stopniem tej wolności pozytywnej jest wolność do współdecydowania. I Kaczyński właśnie mówił o tej wolności partycypacyjnej, a więc wolności do współdecydowania, współrządzenia, czyli niejako przywołuje właśnie ten model wolności partycypacyjnej i jednocześnie, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale nawiązuje do prawa do samostanowienia, o czym mówiliśmy tutaj bodajże tydzień albo 2 tygodnie temu. I to jest niewątpliwie, powiedziałbym, pewien ideowy przełom. W ramach partii Prawo i Sprawiedliwość. I to są te postulaty PiS-u z Końskich na temat wolności i demokracji. Szkoda oczywiście, bardzo szkoda, że Jarosław Kaczyński nie mówił nic o gwarancjach dla społeczeństwa. Co ja mam tutaj na myśli? Gwarancje dla społeczeństwa. Chodziłoby o to, aby na przykład powiedział, że konieczna jest nowelizacja konstytucji. Że nowelizacja konstytucji jest konieczna, że te wszystkie deklaracje, obietnice i pobożne życzenia należałoby usankcjonować prawnie w ramach po prostu nowelizacji konstytucji. Tego mi trochę brakowało, jeśli chodzi o te jego wypowiedzi na temat wolności i na temat demokratyzacji w Polsce. Rzeczywiście, jakby pojawiło się sporo tych ideowych nawiązań do demokracji bezpośredniej. Jednym z nich było to, że władza należy do narodu. To jest to stwierdzenie, które my tutaj też wałkujemy tak naprawdę gdzieś Ładnie. pośrednio cały czas, bo przecież jest w konstytucji i wokół tego też tak, na tym się też pośrednio opieramy. Pojawiło się też to stwierdzenie w Końskich. Przy okazji krytyki elitarnego sposobu rządzenia. Jak my to mamy rozumieć, zwłaszcza w kontekście tego, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat w Polsce sprawuje rządy? Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo Jarosław Kaczyński w Końskich stwierdził kilka razy, że władza zwierzchnia należy do narodu. To jest znowu nic nowego, ale niemniej jednak cieszy to, że słyszymy takie słowa, że to właśnie partia rządząca je realizuje i podejmuje ten temat. To jest krótkie zdanie, władza zwierzchnia należy do narodu, ale bardzo ważne, to jest zapis konstytucji, który, jak pani powiedziała, my tutaj wałkujemy i przytaczamy przy każdej możliwej okazji. Prezes PiS-u nawiązał do tego, przy tym do tego słynnego artykułu 4 Konstytucji, który mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu i naród sprawuje władzę w sposób bezpośredni lub pośredni przez swoich przedstawicieli, czy tam na odwrót pośrednio lub bezpośrednio.
bezpośrednio. Kaczyński przy tym odwołał się do referendum, a więc do najważniejszego instrumentu decyzyjnego w ramach demokracji bezpośredniej. Ja tu abstrahuję od tego październikowego referendum, ale on odwołuje się do referendum, przy czym jednocześnie on krytykuje, tak jak pani powiedziała, elitarny sposób podejmowania decyzji w Polsce. I jednocześnie krytykuje brak kontroli przez obywateli, brak kontroli obywateli nad elitarnymi, jak powiedział, i niedemokratycznymi instytucjami, których niestety nie nazwał po imieniu. On mówił tylko ogólnie o niedemokratycznych i elitarnych instytucjach i stwierdził, że one nie mają nad sobą kontroli obywateli. A więc tutaj również sugeruje potrzebę wprowadzenia referendum i jednocześnie sam mówi o tym referendum. On wspomniał równocześnie, że o referendum lokalnym, że mówił, że Prawo i Sprawiedliwość chce stworzyć silne gwarancje dla podejmowania decyzji przez obywateli na poziomie samorządów. Mówił, że obecne instytucje prawne na poziomie lokalnym, one co prawda w teorii umożliwiają obywatelom podejmowanie decyzji, niemniej jednak one są nieefektywne i funkcjonują, i w społeczeństwie ciągle funkcjonuje to przeświadczenie, że mieszkańcy właściwie nie mają realnego wpływu na decyzje lokalnych włodarzy. On to wszystko mówił. To jest ciekawe. Powtórzył kilkakrotnie, że władza jest w rękach narodu, ale nie sprecyzował dokładnie, jak mogłoby to wyglądać w praktyce. Bo to jest właściwie bardzo pojęcie abstrakcyjne w dalszym ciągu w Polsce. No, wspomniał o referendum, ale nie wspomniał o inicjatywie, nie mówił o wecie, nie mówił o konkretach i jak już wspomniałem, nie mówił o nowelizacji konstytucji. Niemniej jednak podkreślał znaczenie tego artykułu 4 konstytucji. Czyli tutaj, czy jesteśmy świadkami, można by tutaj się zadać to pytanie. Czy jesteśmy świadkami sytuacji, w której partia rządząca mówi językiem organizacji pozasejmowych, albo przynajmniej niektórych z nich, czy jesteśmy świadkami sytuacji, w którym widzimy przełom w myśleniu i polityce PiS-u? Mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju przełom, ale to jest przełom niepełny. Czy to jest historyczna sytuacja? Nie. Nie, to na pewno nie jest historyczna sytuacja, ponieważ prezes PiS-u nie zainicjował, jak już wspomniałem, debaty konstytucyjnej, przez którą mógłby dać społeczeństwu gwarancję realizacji tych postulatów. A więc ciągle pozostajemy w sferze deklaracji, w sferze obiecanek, w sferze pobożnych życzeń. Natomiast według mnie jest to pewnego rodzaju przełom albo początek przełomu ideowego, dlatego że partia konserwatywna Prawo i Sprawiedliwość nie mówiła nigdy dotąd o bezpośrednio demokratycznym sposobie rządzenia. A więc możemy to interpretować jako pewnego rodzaju otwarcie się na społeczeństwo i na sposób podejmowania decyzji w sposób bezpośrednio demokratyczny. Pod tym względem rzeczywiście, zwłaszcza że biorąc pod uwagę, że dotychczas różne partie miały w swoich postulatach, na sztandarach, może nie na sztandarach, ale gdzieś między postulatami, demokrację bezpośrednią, ale ona w dużo większej mierze dotyczyła wtedy ugrupowań, które nie sprawowały obecnie władzy i były po stronie opozycji. Łatwiej się też mówi o oddaniu władzy komuś, jeśli się przy tej władzy nie jest, więc jakąś zmianę na pewno dostrzegamy. Pan wspomina tutaj o tej konstytucji, że nie ma tej, że nie ma tutaj początku właśnie takiego dyskursu o nowej konstytucji, o ich zmianach. Wręcz jakby PiS się trzyma tego, żeby ta konstytucja tak została, bo przecież padła propozycja ordynacji mieszanej w przypadku wyborów do Sejmu. No i właśnie ordynacji mieszanej, które z jednej strony byłaby takim krokiem w stronę JOW-ów,
ale właśnie byłaby mieszana, żeby cały czas zachować te zasady proporcjonalności, żeby jednak nie zmieniać w tym przypadku konstytucji. Jak w ogóle wyglądałaby w praktyce ta ordynacja? Co ona by zmieniła? I czy to jest taki krok w stronę demokracji bezpośredniej, czy tylko taki półśrodek? To jest właściwie pół kroku do przodu. PiS ogłosił na tej konwencji w Końskich, że chodzi tej partii o wzmocnienie głosu obywateli nie tylko na szczeblu lokalnym, ale na szczeblu centralnym. Ogłosił to w sensie, że dąży do zmiany ordynacji w wyborach do Sejmu, właśnie z proporcjonalnej na mieszaną. I chodziłoby dokładnie o to, że w ramach tej ordynacji mieszanej 230 posłów, a więc połowa dokładnie, byłaby wybierana w ramach jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli w skrócie JOW-ów, a pozostałe 230 posłów byłoby wybierane tak jak dzisiaj w systemie proporcjonalnym. Ale niestety to jest tylko ta ordynacja mieszana. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Oczywiście, tak jak pani powiedziała, to jest półśrodek. To jest półśrodek, który. Czy on jest wystarczający? Tutaj niepokoi fakt. Tutaj właściwie na to trzeba trochę inaczej spojrzeć. Mnie bardziej niepokoi fakt operowania takimi słowami jak dążymy, staramy się, sugerujemy. Prezes Kaczyński powiedział, dąży do zmiany ordynacji wyborczej. No dobrze, jakby zagwarantował, że ta zmiana ordynacji wyborczej będzie rzeczywiście w tym i w tym czasie na mieszaną, powiedzieliśmy, no dobrze. Czy ordynacja mieszana jest dobra? To my znamy kraje, które funkcjonują na zasadzie ordynacji jednomandatowych okręgów wyborczych i właściwie my postulujemy tą. Znaczy myślę tutaj o instytucie, myślę tutaj o postępowych organizacjach pozasejmowych. Myślę tutaj, moje zdanie jest również takie, że te jednomandatowe okręgi wyborcze są oczywiście lepsze od tego, co my mamy, czyli od tej niedemokratycznej ordynacji proporcjonalnej. Niemniej jednak ta ordynacja mieszana, ona byłaby pierwszym krokiem do celu. Tutaj można by długo dyskutować, można by my analizować, czy to jest po prostu, czy bierzemy to, co dają, czy chcemy więcej. No tutaj już trochę, zaczynając taką dyskusję, czuję się trochę jak na targu orientalnym. Może oszczędźmy sobie tej dyskusji, niemniej jednak to jest również w pewnym sensie przełom, nie da się ukryć i nie da się również ukryć, że to partia Kukiz 15 przeforsowała ten pisowski postulat. Według mnie to Tak. jest półśrodek, niemniej jednak nawet ordynacja mieszana, powiedzmy sobie szczerze, podniosłaby poziom ideowy, fachowy i moralny polskiego Sejmu. I również musimy sobie jeszcze raz szczerze powiedzieć, kompetencyjność tego organu by podniosła. Niemniej jednak półśrodek pozostaje półśrodkiem, jaki by nie był. Tutaj pojawia się już po raz kolejny partia Kukiz 15. No i to też widać, że to jest partia, która ze względu na to, że postuluje tak naprawdę od samego początku zwiększenie demokracji bezpośredniej w Polsce, to ona też w przypadku teraz tej koalicji z PiS-em wpływa na to. To też było widać, kiedy w przypadku poprzednich wyborów w 2019 roku Kukiz był w koalicji z PSL-em i tam też się pojawiły różne deklaracje dotyczące demokracji bezpośredniej, których teraz już bez Kukiza nie ma. Jak pan ocenia, tak jakby sumarycznie tak naprawdę, to co wydarzyło się w Końskich? Czy to jest takie zielone światło dla demokracji bezpośredniej, czy jednak tylko cały czas jakieś hasła i postulaty, które nie przełożą się na rzeczywistość? I jak przy tym wszystkim, jak do tego wszystkiego ma się zapowiadane referendum, które też przecież jest zainicjowane przez Prawo i Sprawiedliwość? Powiedzmy tak, deklaracje programowe PiS-u poruszają po raz pierwszy kwestie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kwestie bezpośredniego współdecydowania przez obywateli, a więc demokracji bezpośredniej. To jest ten mały przełom. Widzimy tutaj wyraźnie wpływ, oczywiście, jak pani wspomniała, partii Pawła Kukiza na tą konwencję i na program PiS-u. Oczywiście te deklaracje
nie są wystarczające, aby mówić tutaj o jakiejkolwiek zmianie systemowo-decyzyjnej w naszym kraju w najbliższych latach, w najbliższej przyszłości. One niewątpliwie nie stanowią rewolucji, ale widzimy pewną, powiedziałbym, ewolucję programową w ramach tej partii. I to jest ciekawe, że ta ewolucja programowa dotyczy sensu ideowego tej partii rządzącej, ale z drugiej strony dla zwolenników demokracji bezpośredniej te deklaracje to jest oczywiście stanowczo za mało. Wiemy, że polska semidemokracja wymaga konkretów, jeśli chodzi o uzdrowienie tego systemu, a więc wymaga odpowiedzi na pytanie, jak i kiedy wprowadzić nową ordynację wyborczą, JOW-y czy nawet tylko mieszaną, jak i kiedy wprowadzić funkcjonalne instrumenty bezpośrednio demokratyczne. Mowa tutaj jest zawsze o tych dwóch sprawach: ordynacja wyborcza i dopuszczenie obywateli do sprawowania tak zwanej władzy. Jednak najbardziej brakuje mi, jak już podkreślałem, przełożenia tych deklaracji, bo to są deklaracje na zapisy prawne i właśnie myślę tutaj ciągle i powtarzam o nowelizacji ustawy zasadniczej. Dlaczego prezes Kaczyński na konwencji w Końskich nie zainicjował dyskursu debaty konstytucyjnej? Taka debata wzmocniłaby na pewno zaufanie obywateli do tej partii. Wówczas moglibyśmy mówić tutaj rzeczywiście o rewolucji w ramach PiS-u, a nie o jakiejś małej ewolucji tylko. Natomiast referendum październikowe, o które pani pyta, no to jest wyjątek, to jest zjawisko marginalne, które niczego nie zmieni w Polsce, jeśli chodzi o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i o demokrację bezpośrednią. To referendum, no to jest taka jaskółka, która nie przyniesie politycznej wiosny, a już na pewno nie przyniesie jakiejś politycznej rewolucji. Tutaj się nie mamy co łudzić. Ale konwencja PiS w Końskich ona była bezsprzecznie dużą szansą dla zainicjowania tej debaty konstytucyjnej na rzecz tych zmian bezpośrednio demokratycznych. Partia PiS nie wykorzystała tej szansy, zabrakło konkretów, pozostały deklaracje, pozostały rozczarowania, pozostały tylko obietnice. Ale to jest właśnie ciekawe, na co pani redaktor wcześniej zwróciła uwagę, na dużą rolę małej partii. Myślę tutaj o Kukiz 15. Ta mała partia Kukiz 15, ona odegrała ogromną rolę i odgrywa nadal w polityce PiS i w sformułowaniach programowych tej partii. Ta partia Kukiz 15, ona stała się niejako rzecznikiem obywateli w ramach wielkiej partii Prawo i Sprawiedliwość. Ona zwróciła uwagę tej wielkiej partii rządzącej na interesy i na zagadnienia, które należy pilnie rozwiązać w Polsce, które są postrzegane jako ważne, jako pilne. Zmusiła niejako ten wielki PiS do zajęcia się tymi sprawami, jak na przykład ordynacja wyborcza i demokracja bezpośrednia i wiele innych. Kukiz 15 stał się w pewnym sensie takim demokratycznym zaworem bezpieczeństwa przed wyborami w ostatnich miesiącach, przez to, że współkształtuje i nawet dominuje politykę tej wielkiej partii w pewnych kwestiach, które są bardzo ważne. Społeczeństwo obywatelskie, demokracja bezpośrednia, ordynacja wyborcza. Tutaj nie chodzi tylko właściwie nawet o te ważne sprawy, jak już wspomniana ordynacja wyborcza. Wiadomo, że Paweł Kukiz propaguje to już od wielu lat, ale do agendy, do tych deklaracji pisowskich trafiły nawet takie postulaty Kukiza jak sędziowie pokoju, jak referenda lokalne, o czym dawniej nie było mowy w ramach PiS-u, jak wybór nawet komendantów straży w wyborach powszechnych, potem
Tam też jest mowa o instrumencie petycji w ramach Unii Europejskiej, o wecie wobec unijnych aktów prawnych, a więc elementy takie bezpośrednio demokratyczne, które jeszcze nie są usystematyzowane, ale one są, one się pokazały. A więc cała gama instrumentów cechujących już społeczeństwo obywatelskie. I to jest właśnie ciekawe. To jest ciekawe, że te postulaty były PiS-owi mniej lub bardziej obce, dopóki nie doszło do paktu Prawa i Sprawiedliwości z Kukiz 15. I tutaj obserwujemy bardzo ciekawe zjawisko. Z jednej strony mamy wpływ malutkiej, miniaturowej partii na partię rządzącą, a z drugiej strony, to trzeba przyznać PiS-owi, obserwujemy pozytywnie otwartość tej wielkiej partii na argumenty, wobec których dzisiaj nie można przejść sobie o tak obok. Także widzimy, że ta wielka partia, ten moloch partyjny dojrzewa i otwiera się. Tylko jest pytanie, jak bardzo się otwiera. No myśmy w historii często obserwowali takie sytuacje i obserwujemy nadal, jak mała partia polityczna potrafiła zdominować program wyborczy wielkiej partii. I tutaj historia się powtarza niejednokrotnie. My tutaj też w Polsce widzimy, że mała partia potrafi przełożyć swoje postulaty na praktykę wyborczą dużej partii, to partii rządzącej. I to jest właśnie ciekawe zjawisko, o czym trzeba mówić, bo wielu ludzi nie wie o tym albo tego nie postrzega, bo tutaj ta rola partii Kukiz 15 jest bardzo ciekawa, bo to jest z jednej strony wielki szpagat, a z drugiej strony to jest polityka realna. I tutaj są różne komentarze na ten temat. Jedni tego nie rozumieją i nienawidzą Kukiza, inni go kochają i tak dalej. Niemniej jednak to jest pewien schemat polityczny, który się pojawiał już wielokrotnie w historii rządów, jeśli chodzi o demokrację parlamentarną. I my tutaj to zjawisko właściwie też teraz obserwujemy, ten wpływ tej małej partii na partię rządzącą tuż przed wyborami. Zjawisko ciekawe. Zobaczymy, jak będzie dalej po wyborach. Zobaczymy, jak będzie po wyborach. I myślę, że tym akcentem możemy kończyć ten krótki komentarz do tego, co wydarzyło się na konwencji w Końskich, a po więcej komentarzy dotyczących tego, co się dzieje w Polsce związanego z demokracją bezpośrednią, zapraszam na kanał lub bezpośrednio na naszą stronę internetową bądź do mediów społecznościowych, bo śledzimy właśnie nawet te małe i oddolne ruchy na co dzień. A panu profesorowi bardzo dziękuję za gościnę na kanale. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.